lata to był okres, w którym takich godności akademickich nie dawaliśmy, ale pandemia określiła scenariusz tych lat, które za nami. Miałem świadomość, że polonistyka będzie szykowała się do swojego święta. Wiosną ubiegłego roku podjęliśmy te starania, całą tą procedurę o nadanie honorowego doktoratu Kornhauserowi i Hoffmanowej. One są w pewnym sensie trochę symboliczne, bo ja też przyjąłem taki klucz nadawania honorowych doktoratów połączonych z ważnym wydarzeniem ważnych jednostek organizacyjnych na uniwersytecie. Cieszymy się wspólnie z polonistami, że mają za sobą to 70-lecie i one w pewnym sensie pokazują, czym jest ta polonistyka. Pro mě je dnešní den nesmírně slavnostní a velice si vážím toho titulu právě proto, že to je takové završení mojí dlouholeté spolupráce s Opolskou univerzitou. Už od roku 88, tolik konferencí, tolik společných publikací, takže velice si na tom zakládám a jsem ráda, že spolupráce takhle vyvrcholila a ještě bude jistě pokračovat. Já bych řekla, že inspirace, která rozhodně nevychází jenom ze mě, ale z mých kolegů, pro mě je důležitá i taková práce v týmu, kdy se vzájemně inspirujeme. No a pak myslím, že je velice důležitá trwalost. Nie znałem tego słowa, netykieta, internet to zagrożenie dla języka czy szansa dla jego rozwoju. Ano, internet, net, to jest ta sieć, a etykieta jest zdwożylost, a spojenie net a etykieta, także zdwożylost na internetu, specyficzna zdwożylost na internetu. Hrozba bych neřekla, je to teda takové určité přirozené stádium rozvoje, i když velmi náročné. S jazykem se toho děje hodně na internetu, takže je to náročné to dál studovat a pozorovat. Mój tata jest związany z Opolem, bo przez dobrych parę lat był profesorem tutaj na slawistyce, na polonistyce, współtworzył de facto to środowisko naukowe. To jest czymś szczególnym. Tata bardzo żałuje, że osobiście nie mógł odebrać tego wyróżnienia, wspaniałego zaszczytu, ale prosił mnie, żebym wszystkim Opolanom i przyjaciołom Uniwersytetu Polskiego serdecznie podziękował. Dla niego to jest wielkie wyróżnienie, bo to jest wyróżnienie za twórczość literacką, ale też za twórczość, tak tato to odczytuje, naukową i za te związki właśnie z Uniwersytetem Opolskim. Ta nieuchwytność poezji Kornhausera, o której mówił zresztą profesor Glenn, jest czymś takim niezwykłym, a jednocześnie nadaje tej współczesności taki rys niezwykle aktualny w tej chwili. To prawda. Ja myślę, że poezja nie jedno ma imię i też wiele osób, jak sądzę, bywa zrażonych tym, że poezja kojarzy się z czymś, no, jakieś tam bujanie w obłokach, prosta metafizyka i nic więcej. A poezja to jest lapidarna odpowiedź na wyzwania czasów. I wydaje mi się, że są takie nazwiska, których poezja, których twórczość jest cały czas aktualna na nowy sposób. Pytanie, czy to w sumie dobrze, czy niedobrze, że twórczość się nie starzeje. Wydaje mi się, że twórczość taty na nowo odkrywana, na nowo czytana daje wiele możliwości interpretacyjnych i mówi nam o świecie takie rzeczy, które czasami chcielibyśmy ukryć, gdzieś tam schować, przemilczeć, a tymczasem kilka słów, które tworzą wiersz, mówią czasami więcej niż sążniste elaboraty. Czasy rzeczywiście niesprzyjające, bo wszystkich, nie tylko nauk, ale dotyka to, co się dzieje w Ukrainie, to, co się wcześniej działo w ramach COVID-u i całej pandemii. Niemniej właśnie chyba w kontekście tych wydarzeń, szczególnie wydarzeń związanych z wojną, rola uniwersytetów jest tym ważniejsza. Uczenie, kształtowanie postaw, pokazywanie różnych wzorców, między innymi humanizm. Dlatego cieszę się, że nawet pomimo tych okoliczności uniwersytet przejmuje pałeczkę, pokazuje tą dominującą rolę w nadawaniu pewnych zachowań, pewnych trendów. Świętujemy święto uniwersytetu, a przy okazji oczywiście doktoraty honoris causa dla wybitnych postaci polskiej nauki. Wszystko ma to, jeszcze raz podkreślę, swój szczególny wymiar w dniu, w czasie, kiedy atakowana jest Ukraina. Ani na lewo, ani na prawo ostrzega cię dziadek, który przeżył dwie wojny i wie, co mówi. Właściwie, jeśli giną ludzie w jakimś obcym mieście, które odwiedzamy podczas wakacji, możemy spokojnie zasiąść do demokratycznego obiadu i czekać, co będzie. Decyzja o tym, żeby panu profesorowi Kornhauserowi nadać tytuł doktor honoris causa, to przede wszystkim uznanie
roli sztuki w życiu społeczeństwa. Nie ma życia społeczeństwa bez sztuki. Nie znam takiego społeczeństwa. Politycy o tym zapominają albo przypominają sobie wtedy, kiedy trzeba nas użyć do czegoś. Myślę, że to jest również uznanie roli słowa, roli poezji, a o poezji przecież się w takim pojęciu powszechnym nie pamięta. Dzisiaj wyrazić szacunek dla poety to rzadkość, a przecież poezja Kornhausera mówi do nas właśnie dzisiaj i zmusza nas do myślenia o historii naszego kraju, do myślenia o naszej roli w życiu społeczeństwa, każdego obywatela.